Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać baziówkę szyszkowatą występującą na szyszkach świerkowych w lasach górskich. Wczesną wiosną występowanie, zaraz jak śnieg stopnieje, te szyszki są namoczone, to ona się pokazuje. Ja już trafiłem to bardzo późno, bo już jest końcówka kwietnia. Akurat jestem, więc Wam jeszcze mogę pokazać. Owocniki nie są duże. Rośnie przeważnie dość gromadnie. Nie tak jak kubianka rudawa po jednym owocniku zazwyczaj. Tych owocników jest dość dużo na takiej szyszce. Nie są duże, mają po 5 do centymetra średnicy. 5 mm do centymetra. No, mogą się trafić jakieś pewnie większe okazy, ale z reguły tak do 6-7 mm. To są takie właśnie, widzicie, pucharkowate grzybki, ciemne. Można powiedzieć, że nawet do czarnego. Tu akurat u mnie są one troszkę przeschnięte. Ciężko to będzie pokazać, ale zobaczcie, ja Wam to pokażę, obrócę. Kilka pokażę różnych. Zobaczcie, jak wyglądają na tej szyszce. No i tutaj możecie zobaczyć, że jak są wyschnięte, to już są takie niezbyt fotogeniczne. Nie, wtedy nawet ciężko by to było rozpoznać, że to jakiś grzybek był. Ale widzicie, jeszcze jest kilka owocników. Tu jest jeden taki większy, które możecie zaobserwować, jaki mają kształt. To Wam jeszcze może pokażę tak z boku na tych owocnikach, które najładniej wyglądają. To są tereny górskie, pokażę Wam jeszcze jakie. A tak to wygląda jeszcze, o, ta szyszka cała w całości, zobaczcie, i tych owocników jest naprawdę sporo. Jak znajdziecie taką szyszkę ciemną, no to warto się jej przyjrzeć. A teraz Wam pokażę teren mniej więcej, gdzie jesteśmy. Jest to Dolina Chochołowska. Zobaczcie. Takie mamy piękne tereny. Teraz idziemy zobaczyć do kościółka, gdzie Janosik brał ślub z Maryną. No, a tutaj przy pierwszym drzewie na szyszkach znalezione te baziówki. Dobra, kończę. Pozdrawiam wszystkich.